STS, zakłady bukmacherskie, oficjalnym sponsorem Asseco Resowi Rzeszów. I'm really happy to stay next season in Resovia and hope we'll make a good season also. I feel really good in this club and the city is really, really nice also, and the level of the team is, for me, is really good to improve like a young player, and so it's like all these things make my decision to stay and to try to improve here. Od dłuższego czasu gramy już naprawdę równo. Nawet porażki z Modeną pokazywały, że ten poziom siatkarski jest bardzo wysoki. I mam nadzieję, że to utrzymamy. Liga już jest skrócona. Dominik Witczak raczej wytrzyma trudy tego sezonu. Pozdrawiam go serdecznie. Ale mam nadzieję, że wytrzymamy trudy tego sezonu. To nie zostało za dużo już tego, więc mam nadzieję, że dociągniemy. We play really, really good game. I think since the last game against Modena, we play, I think, better. And tonight, like, was, I think, one of our best game and of the season. We play really, really amazing, and we don't let them chance to even won one set. So it was really good. We have to continue like this for the playoff. So all the team will be strong to beat. So Jastrzębie or Ska will be. Doesn't matter, I think, like, we have to be ready to play anybody, and we'll see, just continue to play like this game today, and we'll be good. Bijemy rekord, drodzy Państwo, ze Stensem. Kto wygra mecz? No na pewno nie zagraliśmy jakiegoś wybitnego spotkania, trzeba sobie to otwarcie powiedzieć, co było przyczyną, nie wiem, no mieliśmy założenia wyjść, zagrać po prostu dobry mecz, wiedzieliśmy, że on dla nas nie ma jakby znaczenia do miejsca w tabeli, ale mieliśmy zrobić dobre przetarcie przed tymi najważniejszymi meczami, a zagraliśmy słabo i to na pewno trzeba jakieś, znaczy nie jakiegoś przewrotu, ale jakiejś delikatnej rozmowy, bo tak nie możemy grać. Gdzieś to uciekały nam piłki i w przyjęciu, i gdzieś w ataku niedokładnie. Dogrywaliśmy proste piłki, co nam się normalnie nie zdarza, także tak na pewno nie możemy grać, mimo że, tak jak wspomniałem, no, ten mecz w tabeli nie miał znaczenia, ale jednak pojedynek z takim mocnym przeciwnikiem powinniśmy zagrać dużo lepiej. Jochen Szef! Wielkie brawa dla naszego kapitana, proszę Państwa, i dla Dmitry. I teraz, proszę Państwa, przed nami już tylko play-off. Resowia.